Falćwik, witam Was w kolejnym odcinku. Jakże ten zimny poranek, jeszcze zimny, mam nadzieję, że trochę się ociepli. I co, no zaczynamy dzień, tak? Dzień jak to dzień, mój się rozpoczyna zawsze od wyciągnięcia ptaków ze skrzynek. Dopóki nie mam wolier, to ptaki chowam właśnie do boksów. No nie mam wyjścia, znaczy mam jedną wolierę, ale tam siedzi Roman i zajmuje praktycznie całą powierzchnię. No i muszę je po prostu przebudować. Kolej korniczek wystawię. Rana. Jak co dzień. Dopóki nie mam wolier. Wolierę mam jedną, ale tam siedzi Romek. Resztę tam nie wsadzę, bo jest trochę ciasno i zamokła ta woliera. Muszę po prostu przerobić. Mam materiały kupione na nowy. Na nowe boksy. No, tylko muszę zdziałać. Czekam trochę, było zimno, żeby ziemia odmarzła chociaż, żeby kołki powbijać. No i uprzątnąć śmietnik, co jest. Chodź, wędruś. No. Skrzynki na siedzisko by skoptuło. Dobrze, a propos wolier. Jak już zacząłem demolować, demolka na całego, moją starą wolierę, i na tym miejscu, gdzie to uprzątnę, powstaną nowe boksy. Kurczaczki, nie? Trzeba przygotować. Pyk. Żółtko zrobić out. Piórka dla wędrownych out. Fujki. Oczywiście każdego ptaszka muszę zważyć przed pójściem. Nie ma zmiłuj. Tutaj wędrowny trochę się ma opory jeszcze, bo nie wskakuje na rękawice sam, ale podbieram go na siłę. No, waga musi się zgadzać, no tutaj nie ma zmiłuj, nie? Tak czy siak muszę zważyć. No i wtedy od razu na pole. A na polu co zaczynam? No to oczywiście tak, jak mamy dłużec, to rozwijam dłużec. Na dzień dobry. Ludzie, wbijam siedzisko. I przy sokołach przygotowuję wabidło. Przywiązuję mięso do wabidełka. No i dopiero jak ptaka przywiążę, jeszcze na ten dłużec, wszystko zabezpieczę, no to możemy dopiero zaczynać trening. Jeden przelot. No tutaj jak już sokołom wprowadziłem wabidło, no to już na rękawice nie robię przelotów. Tak więc idzie jeden przelot, rozkapturzenie, muszę uciekać od moich ptaków, znaczy nie od wszystkich, bo ale tutaj właśnie dłużec z sokołami jest zawsze lepiej robić w dwie osoby. No ja jako nie mam pomocnika, tak więc muszę sobie jakoś samemu radzić. Jest taki problem, że po prostu po zdjęciu kapturka on się od razu zrywa i zwyczajnie no, muszę uciekać przed nim. No i
to trochę komicznie wygląda, no ale no, takie są realia, nie? Bo tutaj nie można tego jakoś inaczej zorganizować. Bo kondycję mam odpowiednią, ale wolę, żeby tak, w miarę szybko, żeby to tam ten dłużec przeleciał raz, dwa i tam tydzień czasu i zaraz wędrowny idzie na wolne, nie? Tutaj dłużec to jest tak straszna rzecz, no. Wam mówiłem, że nienawidzę dłużca? Tak, dłużec jest przekleństwem. Zwłaszcza jeżeli ptak jest, nie jest w pierwszym piórze, nie lata pierwszy raz, tylko już któreś sezony, zawsze muszę gdzieś tam to odświeżyć, tak więc zawsze się gdzieś musi poplątać, nie? Albo ptak, albo ty razem z ptakiem, wabidłem i czymkolwiek jeszcze, nie? Zawsze coś. Tak więc oby jak najszybciej skoczyć ten dłużec i będziemy działać dalej, nie? I wtedy już na wolne i już będzie wolność. Wolność od dłużca. Chodź, no. No, a na koniec oczywiście dnia, znaczy nie na koniec, tak, ale w trakcie dnia moje ulubione krzykacze Roman i Miska. W trzecim piórze i drze japę na potęgę. Znaczy no nie na potęgę, ale krzyczy. Wiesz tak. Lepiej, coraz dalej skaczą. Romek w zasadzie już mógłby pójść na wolny, bo ma tą w miarę odpowiednią wagę, ale tu kwestia po prostu pogody, wiatru, żeby mi go gdzieś tam za bardzo nie zwiało. No ale myślę, w następnym odcinku już chyba będziemy latać na wolny z Romkiem. Miska jeszcze trochę poczeka, bo miska jest taka, no, zrobiła się po prostu domaśna. Jest taka bardzo milusia, jak na jastrzębiczkę i no, to fajne, ale jest taka trochę ciapa, no. Co tu dużo mówić, jest ciapko. No, przeloty w miarę tam dobrze idzie, ale ona tam ma swoje pomysły, nie? Tak więc no co, mam nadzieję, no przyszły odcinek to już będziemy na wolne jechać, będziemy działać, tak więc zapraszam Was serdecznie, zobaczymy jak to wygląda. I co, no pozdrawiam Was serdecznie, jeszcze raz i co, do zobaczenia.